Z tej strony Marta Nawrocka z bloga Kreatywność w edukacji. Dziś chciałabym Wam pokazać kolejny filmik, w którym um, użyjemy sobie patyczków laryngologicznych. Patyczki laryngologiczne do nabycia w aptece. Nie zawsze od ręki, ale na pewno mi, miłe pani farmaceutki Wam je zamówią. W opakowaniu jest 100 sztuk i kosztują około 4 zł, także naprawdę polecam, bo możemy wykorzystać je do wielu różnych aktywności. Przede wszystkim do tego, żeby uczniowie nasi mówili. I to jest teraz zabawa taka skojarowana do trochę młodszych uczniów. Ja tutaj mam akurat zapisane różne takie pytania i to są takie bardzo podstawowe pytania, na przykład, what's your mom's name? What's your surname? What's your name? Także takie naprawdę bardzo proste. Gdzie mieszkasz? Ile masz lat? Jak się czujesz? Takie bardzo, bardzo, bardzo proste. Jaka jest pogoda? Twoje ulubione jedzenie. Najczęściej są takie pytania, na które wystarczy jedno, jednozdaniowa odpowiedź po prostu. I na czym mi zależy właśnie na tym, żeby uczniowie odpowiadali całym zdaniem, a nie tylko jednym słowem. Czyli jak wylosują pytanie: What's your favorite food? Oni nie mówią mi pizza, tylko po prostu my favorite food is. Pizza, tak? Czyli właśnie o to, o to chodzi. No i tak, siadamy sobie z uczniami w kole i po prostu podajemy sobie podajemy uczniowi kubeczek, tak, żeby mógł wylusować pytanie. Uczeń sobie czyta to pytanie i na nie odpowiada. Jeśli nie jest w stanie przeczytać, to ja mu oczywiście czytam to pytanie. Uczeń odpowiada i co dalej? Możemy ten patyczek odłożyć, możemy włożyć go z powrotem do kubeczka, albo uczeń może wykorzystać to pytanie, żeby zadać je kolejnej osobie w grupie. Jeżeli na przykład Adaś wyciągnie have you got a sister, odpowie yes I have i chciałby zapytać kolegi, czy on też ma siostrę, więc może zapytać kolegi, czyli powtórzyć to pytanie. Więc oprócz tego, że ćwiczymy odpowiadanie na te pytania, to, to ćwiczymy też zadawanie pytań. Zabawa bardzo, bardzo fajnie się sprawdza i dzieci bardzo lubią, kiedy przynoszę te patyczki. Oczywiście nie robimy tego zbyt często, bo jak wszystko, wszystko się może znudzić, powtarzane zbyt często, więc jeśli od czasu do czasu je przyniosę, tak nie wiem, powiedzmy raz w miesiącu, to jest to naprawdę bardzo duży fan dla dzieci. Mam też jedną zabawę, która troszeczkę to urozmaica i pokażę Wam to w kolejnym filmie, na który bardzo, bardzo serdecznie Was zapraszam. Subskrybujcie kanał i naciśnijcie dzwoneczek. Będziecie wtedy poinformowani, kiedy nowy kanał. Kiedy nowy film na kanale się popra, pojawi? Serdecznie pozdrawiam, trzymajcie się, cześć!